Dzień dobry z gospodarstwa Lambron w Peweranio. Nareszcie po 3 tygodniach deszczu i dużych wahań temperatur pogoda nieco się poprawiła i w końcu mogę znowu się z Wami spotkać. Praktycznie przez cały ten czas nie wykonywałam żadnych zabiegów. Ale jak można zaobserwować, rośliny wykonały swoją pracę i nastąpił progres w rozwoju, a rośliny zawiązały dużo zawiązków. Pomimo wszystkich przeciwności pogodowych stwierdzam, że zawiązki są na bardzo dobrym poziomie. Oczywiście spowodowane jest to wcześniej wykonywanymi zabiegami. Osobiście uważam, że zawsze jest lepiej zapobiegać niż leczyć. Jak tylko warunki pogodowe ustabilizują się na normalnym poziomie i będę miała możliwość wejścia na pole, rozpocznę kolejne zabiegi w kierunku zwiększenia i ujednolicenia rozmiaru owoców. W tym celu użyję biostymulatora Expando w dawce 4,5 litra na hektar w połączeniu z nawozem Foliacon w dawce 2,5 litra na hektar. Dzięki takiemu zabiegowi, a mam to sprawdzone na przestrzeni ostatnich lat, osiągnę zamierzony efekt. Zabieg należy powtórzyć co najmniej 3 razy co 8 dni. Następnie będę kontynuowała zabiegi fertygacji, oczywiście jeśli pogoda mi na to pozwoli, za pomocą nawozów NutriGreen i Calfon. Mając nadzieję, że pogoda w końcu okaże się łaskawa i będę mogła wykonywać wszystkie niezbędne zabiegi zgodnie z aktualnymi fazami fenologicznymi, przesyłam Wam serdeczne pozdrowienia z Italii i do następnego razu. Ciao a tutti!